Po raz pierwszy na deskach wyremontowanego Domu Kultury Mors w Dębicy wystąpiła młodzieżowa grupa artystyczna SAFO. Wielkie otwarcie jutro. Widowisko Wigilia w Okopach było prapremierą oficjalnej inauguracji. Młodzi aktorzy i muzycy jak zwykle zachwycili publiczność, pokazując, jak wyglądały święta, gdy nikt nie był pewny jutra. Chcemy to pokazać, żeby ludzie sobie uświadomili, że to były inne święta, aniżeli te, które przeżywamy dzisiaj. Nieraz były to smutne święta, ale ludzie się cieszyli, że mogli się ze sobą spotkać. To było po prostu piękne. Spektakl jest taki charakterystyczny, dlatego że zawiera część, która mówi o tym, jak było dawniej. I zawiera właśnie takie typowe motywy, jak na przykład okopy. Ale też jest scena, gdzie śpiewamy wszyscy razem współcześnie i mówimy o tym, co nam tamci ludzie pozostawili. Do czego mamy dalej dążyć? Cieszę się, że otrzymane pieniądze zostały dobrze spożytkowane. Efekt tego będzie pewno przy otwarciu we wtorek, ale już dzisiaj widać, że dębiczanie byli zainteresowani, jak wygląda, bo jest ich mnóstwo na sali. Cieszę się, że właśnie przyszli na tą uroczystość. Myślę, że druga część podsumowania stulecia odzyskania niepodległości świadczy o tym, że, tak jak powiedziałem na rynku, będziemy cały czas mówić o tej historii, o tych ludziach, którzy walczyli za naszą wolność i niepodległość. Wielka gala operetkowo-muzykalowa miała zainaugurować otwarcie Domu Kultury Mors. Jednakże sytuacja w kraju sprawiła, że musieliśmy odwrócić nieco scenariusz, ale myślę, że to dobrze, bowiem rozpoczynamy, inaugurujemy Wigilią, a we wtorek będzie wielka gala, a więc wielka uroczystość, na którą serdecznie zapraszamy. Autorami scenariusza i pomysłodawcami patriotyczno-religijno-kolędniczego wydarzenia byli Dominika Migoń i Maciej Małosięć, przygotowanie wokalne Magdalena Białorucka, Ogorzelec, muzyka, aranżacje i akompaniament Piotr Madura. Całej grupie jest bardzo miło, że dostała możliwość wystąpić już na nowej scenie. Myślę, że czują się zaszczyceni, ale też na pewno dużo bardziej się stresują, ponieważ pierwszy występ, pierwszy raz wszyscy, zarówno jak i obsługa i występujący, będziemy tutaj w tym Domu Kultury na tej scenie, także jest to dla nas wyzwanie i dużo niewiadomych, ale mamy nadzieję, że podołamy. I do tych wydarzeń też nawiążemy naszym programem. Powiem szczerze, jestem zaskoczony i to bardzo miło. Ogólnie sala, gabaryty sali bardzo mi się podobają i uważam, że chyba jest to jedna z najładniejszych sal na Podkarpaciu. Wszyscy, którzy do nas przychodzą, a myślę, że będą przychodzić tłumnie, mają zagwarantowane bezpieczeństwo, bo do tej pory to było największą bolączką, poza wszelkimi niedostatkami technicznymi, administracyjnymi, brak toalet. Ale największym zagrożeniem i największy mój niepokój, ból powodowało to, że to jest jedna wielka tykająca bomba. Nie ma jej, na szczęście nie ma. Jest nowocześnie, pięknie, bezpiecznie. Pierwsze wrażenie bardzo, bardzo mi się podoba. Przede wszystkim, no mówię, wygodnie. Widzę po tych wszystkich osobach, które czekały przed zniecierpliwieniem, żeby tu wejść na tą salę i nagle wow. Także pięknie, naprawdę pięknie. Gratulacje dla wykonawców. Myślę, że będzie długo, długo służył wszystkim mieszkańcom Dębicy, którzy będą zadowoleni i wiele wrażeń artystycznych tu przeżyją. Znakomicie. Widzę, że to już jest sala XXI wieku, tak jak powinna być. I patrzę w tej chwili, to no, z każdej strony jest widoczna i znakomita, bo jest podniesiona widownia, to o to chodzi właśnie. No, myślę, że tutaj można urządzać przeróżne koncerty, których nie będziemy się wstydzili, bo jednak no, brzmienie dzisiaj, akustyka odgrywa ogromną rolę. Wszyscy w domu mamy piękne zestawy akustyczne, jesteśmy troszkę wrażliwi na jakość tego dźwięku. Myślę, że tutaj będzie to wydanie takim, no nie powiem najwyższym, ale doskonałym, tak, że nie będzie męczyło i każdy z przyjemnością będzie przychodził na spektakle, koncerty. Będziemy się cieszyć. Niech się cieszy cała Dębica, bo to jest nasza przecież radość. Jest dobrze, ogólnie ładny. Siedzenia są wygodne. No miło, jest fajna atmosfera, no na pewno ładniejszy niż tamten. Dużo imprez, żeby było jak zwykle, także dla młodzieży i dla też dorosłych osób i teatralne rzeczy, także żeby się coś działo w tej Dębicy naszej. Ja widziałabym tutaj sztukę taką troszeczkę nowoczesną. Troszkę takiej sztuki, która by no, przyciągnęła młodzież, bo tego nam brakuje w mieście. Żeby był ten duch kultury utrzymany, a widać po ludziach, że są przywiązani do tego miejsca. Te same twarze przyszły dzisiaj.
Cieszymy się bardzo i dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy sprawili, że ten Dom Kultury jest odnowiony. Ten sam, a inny. I będzie nam służył i z radością będziemy tu przychodzić, z przyjemnością. Widowisko Wigilia w Okopach było ostatnim punktem uroczystości podsumowującej całoroczne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji wręczono zasłużonym mieszkańcom powiatu dębickiego 100 pamiątkowych medali Dębiczanie Bohaterom. Na wydarzenie zaprosili burmistrz miasta Dębicy oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a także partnerzy. Parafia pod wezwaniem Świętej Jadwigi w Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy.